Inspektor Bernard Urzbik Adam Nasielski Błysk Czyta Jacek Noc była podła i nieprzyjemna. Już od rana siekł deszcz z gradem, mogący wprawić nawet najpogodniej patrzącego na świat optymistę w nastrój melancholii i apatii. Za oknami dudnił wicher na koronach drzew i pokryciu studni. Na domiar popsuła się elektryczność i trzeba było zapalić jakąś znalezioną na strychu lampę naftową kopcącą niemożliwie. Tego jeszcze brakowało. Jedyną pociechą było ciepło panujące w budynku posterunku. Aspirant Adam Bilewski nie bardzo się tym pocieszał. Ziewał jak zbudzony nosorożyc. Nie chciało mu się czytać ani palić. Podły dyżur. Najlepiej będzie przespać tę pluche. Skierował się ku drzwiom drugiego pokoju, gdzie stało polowe łóżko, gdy telefon za barierą zawarczał wściekle. Na tle wichury i ulewy dzwonek aparatu zabrzmiał dziwnie, rzekłbyś, niesamowicie. Halo. Wysłuchał uważnie i zanotował kilka szczegółów na bloczku podręcznym. Bez słowa podszedł do wieszaka, narzucił na siebie płaszcz nieprzemakalny i podniósł kaptur. Idziemy. Wielgus. Co się stało, panie aspirancie? Zobaczysz. Wywiadowca wzruszył ramionami. Rozkaz to rozkaz. Na pewno znowu jakaś bójka weselna czy inna chryja. Nędzny okręg. Było to jednak coś gorszego. W chałupie Agaty Brańskiej zastali tylko sąsiada, który zatelefonował na posterunek. Na łóżku leżał trup Tymoteusza Brańskiego i jego małej córeczki. Oboje już nie żywi. W szyi Agaty Brańskiej wielka krwawiąca rana, przez którą uciekało życie. Topór, narzędzie zbrodni, leżał obok. Tu już tylko ksiądz potrzebny, rzekł sąsiad i przeżegnał się. Odsuńcie się, uspokoił go nerwowo aspirant i zbliżył się do leżącej kobiety. Przyłożył ucho tuż do jej ust i słuchał. Mówiła urywanie. Napadnięto ich w nocy. Mężczyzna, duży. Najpierw zabił męża, potem dziecko. Co dalej, nie pamięta. Dyszała ciężko. Widać było, że niedługo pociągnie. Aspirant nie umiał kląć w obliczu śmierci, ale chętnie ulżyłby sobie. Zanotował zeznanie i podsunął blankiet protokołu do dłoni leżącej. Podpiszcie. Ujęła drżącą ręką pióro i nakreśliła dwa słowa. Potem westchnęła jeszcze raz. I to był koniec. Nie żyła. Trzy trupy i żadnego śladu oprócz tego zeznania umierającej Agaty Brańskiej. Aspirant przeczytał jeszcze raz i zdębiał. Przetarł oczy, lecz to nie było złudzenie. Podpis zmarłej brzmiał wyraźnie: Agata Chrzanowska. Co to było? Zamroczenie? Agonia? Odwrócił się do sąsiada, który zaalarmował posterunek i zmusił się do spokoju. Jak brzmi nazwisko tej kobiety? Braniska Agata. Jak dawno są po ślubie? Będzie ze trzy lata. A jakie było nazwisko paniańskie brańskiej? Kulczycka. Aspirant wzruszył ramionami. Miał nadzieję, że Agata Brańska podpisała się panieńskim nazwiskiem. Zdarza się to u kobiet do pewnego czasu po ślubie, kiedy nie zdążyły się jeszcze przyzwyczaić do mężowskiego nazwiska, a odzwyczaić od panieńskiego, którego używały od urodzenia. Co więc oznacza ten podpis Chranowska? Przypadek? Nie. Coś musiało kryć się za tym. Natchnienie spadło na aspiranta tak nagle. Znacie nazwisko Chrzanowski. Zwrócił się do kmiotka. A dyć tak. Sam się tak nazywam. Jesteście aresztowani w imieniu prawa. Wzięty w krzyżowy ogień pytań Chrzanowski przyznał się do zbrodni. Niesamowita domyślność oficera policji dobiła go. Załamał się zupełnie psychicznie i wyznał wszystko. Zabił rodzinę Brańskich, ponieważ stary Brański odkrył, że Agata była kochanką Chrzanowskiego. Jak pan Aspirant to wykapował? Rozumiecie, wielgus. Brańska domyślała się, kto może być mordercą, lecz jak zeznała, nie widniała go w chwili czynu. Myśl o Chrzanowskim utkwiła gdzieś w jej podświadomości i władowała się w ten sposób, że zupełnie bezwiednie podpisała się Agata Chrzanowska. Oczywiście Chrzanowski mógł się nie przyznać i wtedy bylibyśmy bezsilni. Nie było więc w tym mojej specjalnej zasługi. To był przypadek. To był genialny błysk śledczy, panie komendancie. Cicho, wielgus, idziemy spać. Świat jest zły i głupi. To prawda. Koniec czytał Jacek.